Konianiu. Wśród zebranych witam pana posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Aleksandra Murczyńskiego, radnego Sejmiku Województwa Pomorskiego Leszka Bonę, zarząd i radnych powiatu chojnickiego z panem starostą Stanisławem Skają, wicestarostą Markiem Szczepańskim, członkiem zarządu Markiem Jankowskim, panią przewodniczącą Rady Powiatu Krystyną Kijek, władze samorządowe miast i gmin powiatu chojnickiego z panem burmistrzem Edwardem Pietrzykiem, radnymi miejskimi. Witam pana wójta gminy Chojnice Piotra Stankę, wszystkich radnych, przewodniczących rad. Witam licznie zgromadzone poczty sztandarowe, kombatantów, żołnierzy z jednostki wojskowej w Nierzechowicach. Witam służby mundurowe, policję, straż miejską, zawodową i ochotniczą straż pożarną, bractwo kurkowe, harcerzy, przedstawicieli oświaty, kultury, sportu, służby zdrowia, organizacji społecznych, przedstawicieli biznesu, rzemieślników, kupców, związki zawodowe. Witam w sposób szczególny dzieci i młodzież oraz wszystkich mieszkańców naszego powiatu przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Obchody święta rozpoczynamy tutaj pod pomnikiem Orła, gdzie najpierw zaśpiewamy hymn państwowy, potem wysłuchamy wystąpienia pana starosty, złożymy kwiaty. Tu również zostaną wypuszczone w niebo gołębie, symbole pokoju. Następnie przejdziemy pod pomnik Chrystusa Króla, gdzie również nastąpi złożenie kwiatów. Stamtąd wyruszymy do chojnickiej bazyliki, gdzie o godzinie 12 zostanie odprawiona msza święta w intencji ojczyzny i powiatu chojnickiego. Po mszy świętej zapraszamy do podziemi kościoła gimnazjalnego na wystawę Polskie Ordery i Odznaczenia ze zbiorów pana Zbigniewa Reszkowskiego. Natomiast po południu na godzinę 17 w imieniu Stowarzyszenia Dworek Polski zapraszamy do auli Liceum imienia Filomatów Chojnickich w Chojnicach na koncert laureatów trzeciego powiatowego konkursu Kawiarenki Piosenki Polski. Bardzo proszę wszystkich do hymnu narodowego. Bardzo dziękuję. Proszę pana starostę Stanisława Skaję o zabranie głosu. Szanowni zebrani, drodzy mieszkańcy. Przed 99 laty zakończyła się droga
która trwała 123 lata. Tyle bowiem minęło od chwili, gdy ostatni z polskich władców, Stanisław Poniatowski, złożył koronę. 11 listopada to dzień, który uznajemy za początek niepodległości. Ale jak wiemy, droga była długa i trudna. Wiele tysięcy naszych rodaków zginęło w czasie walki i nie znaleźli się w więzieniach na Syberii i innych miejscach zesłania. Wiele tysięcy zostało zmuszonych do emigracji. Naród polski jednak nigdy nie zrezygnował. Nie wolno, nie można i nie uda się pozbawić niepodległości dużego europejskiego narodu. A takim jesteśmy, byliśmy i pozostaniemy. 11 listopada 1918 roku to dzień, który można uznać za dzień ukoronowania tej drogi, w której sprawdziły się polskie elity, polscy przywódcy polityczni. Polska odzyskała niepodległość nie tylko w wyniku tego, że pierwsza wojna światowa zakończyła się klęską wszystkich trzech zawodów. Polska odzyskała niepodległość dlatego, że podjęła o nią walkę, że zbudowała wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby państwo stworzyć i w latach 1918-21 to państwo obronić i wywalczyć jego granice. Tak wówczas rozumiano prawdziwy patriotyzm i tak w praktyce go realizowano. Dziś nie musimy walczyć o niepodległość, ale patriotyzm ciągle powinien stać na straży godności naszego narodu, jego kultury i obszaru. Patriotyzm nie ogranicza się do miłości własnej ziemi, choć utrata ojczystego terytorium jest wielkim nieszczęściem. Patriotyzm jest wartością ponadustrojową, ponadpartyjną, ponadklasową. Jego najpewniejszym sprawdzianem są czyny podjęte dla ojczyzny, a nie wypowiadane słowa, choćby były najpiękniejsze. Dzisiejsze czasy przynoszą też różne skrajne postawy, które są mylone z patriotyzmem, jednak nie mają nic zbyt wielkiego wspólnego. Skrajny nacjonalizm w połączeniu z niechęcią, wrogością, a czasem nawet nienawiścią do innych narodów wcale nie oznacza prawdziwej miłości do własnego kraju. To źle rozumiana miłość, która szkodzi naszej ojczyźnie, zarówno wewnętrznie, jak i na arenie międzynarodowej. Współczesny patriotyzm najpełniej i najpiękniej możemy realizować na co dzień, w środowiskach, w których żyjemy, w naszych małych ojczyznach. Ten rok, zwłaszcza tygodnie i miesiące po nawałnicy z 11 sierpnia były takim sprawdzianem lokalnego, samorządowego patriotyzmu i ludzkiej solidarności. To tu, w strukturach samorządów lokalnych, we współpracy z mieszkańcami i wolontariuszami stawiliśmy czoła tragicznym skutkom tego, co się wydarzyło i nadal z nim walczymy, doświadczając też niezwykłej solidarności i pomocy ze strony braci samorządowej z całej Polski. To daje nam siłę i nadzieję, że uda się wrócić do względnej normalności. Chociaż zdajemy sobie sprawę z nieodwracalności dużej części zniszczeń, zwłaszcza w przyrodzie, ale historia, również ta, która dzisiaj wspominamy i świętujemy, uczy nas, a właściwie przypomina nam, nasz polski, słowiański chór ducha. Przypomina, że Polacy nigdy nie załamują się i nigdy się nie poddają, nawet w skrajnie trudnych i z pozoru beznadziejnych warunkach. Tu na poziomie samorządowym jesteśmy najbliżej problemów mieszkańców i najskuteczniej możemy im zaradzić. Co robimy i chcemy robić z najwyższym zaangażowaniem i troską. To jest dzisiejszy patriotyzm i miłość do ojczyzny. Szanowni Państwo, 11 listopada jest symbolem zwycięstwa po 123 latach niebytu geopolitycznego. Ale 11 listopada niech będzie też symbolem Polski. Tej Polski, która dzisiaj zajmuje właściwe miejsce w Europie. Dziękuję za uwagę. Jako pierwsza kwiaty złoży delegacja powiatu chojnickiego. Thank you.
Sebastian Stachowiec. Politycznych koło miasta gminy Chojnice. Teraz składa zarządzenie dla Polskiego Stronnictwa Ludowego. Delegacja Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicy. Piąta szkoła delegacja służby więziennej. Thank you.
składa komendant Straszyński. Centrum Kultury. To jest kolejna delegacja Szkoły Podstawowej nr 3. Delegacja Szkoły Podstawowej nr 1. Thank you.
Państwa Polskiego. Historyczne działające przy liceum w imieniu Matki Kolnickich w Kolnicy. Teraz pora delegacji Związku Solidarność Pracownik Oświaty. Ja to skoro delegacja zespołu spółki na tym działaniu numer 2 w Polsce. Podstawowej numer 8 w Kolnicy. Ja też mogę delegację techniki nie mówię o swoim. Delegacja techniki numer 3 imienia bohaterów plaży pod Krojankami w Chojnicy. Wtedy skoro delegacja wojskowa ponad gimnazjalność numer 1 imienia towarzystwa tajnej organizacji wojskowej grup pomorskich w Chojnicy. Składa delegacji techniki numer 2 w Chojnicach. Wtedy składa delegacja drugiego liceum ogólnokształcącego im. generała Władysława Andersa w Chojnicach. Szkolnej w Chojnicach. Ja też podam delegację Romów Pomocy Społecznej w Chojnicach. Delegacja Stowarzyszenia Borek Polski. Wtedy składa delegacja Centrum Przygotowania Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicy. Wspólnoty Szkół Katolickich w Chojnicach.